Witajcie, z tej strony Avalkis. Dzisiaj gramy sobie znowu w Transport Fever. Ostatnio totalnie nie ogarniałem tej gry, dalej pewnie będę ogarniał, nie wiem co się ze mną dzieje. Nie dość, że tunelu nie potrafiłem zbudować, siedziałem na tym chyba 15 minut, to było najwyraźniej bardzo, bardzo żenujące. Można tu ponoć jakimiś klawiszami typu MN jakoś się obniżać, ale widzę, że to też możliwe, że... O! Coś tam jakby może by i się udało, ale no teraz to już troszeczkę, wiecie, troszeczkę już za późno, także... Okej, okay, jednak się da tunel robić, dobrze, nie ma problemu, będę wiedział na przyszłość. I coś tam jeszcze było ogólnie z tym terenem i tak dalej. Ogólnie to powiem wam, że teraz jest trochę bida. Pieniędzy jest mało. Żywność do Malmo widzę jest dostarczana w 66% nawet, ale potrzebuję więcej stali, żeby mieć więcej chlebków. Produkcja zero. Tutaj dopiero przyjechał teraz pociąg ze stalą, chyba po raz pierwszy od jakichś 3000 lat. Tutaj węgiel jakiś jest, ale mało. Ja bym chyba po prostu potrzebował... Ja nie wiem, co z tą hutą. Na hucie niby jest trochę tej stali. Czyli nie wiem, może drugi pociąg ze stalą i większe zapotrzebowanie, większy wywóz chlebków, tylko że wywóz chlebków ja nie tylko do Malmo, ale też do Jobkoping, przepraszam, i do Göteborga trzeba tu wozić, tylko że tak, do Göteborga to jest ok. Ja nie wiem, czy ja czasem nie odpaliłem już pociągu do Göteborga, odpaliłem? Chyba nie. Tu się powinien pokazać linia, czyli tu nie ma nawet żadnej linii, czyli do Göteborga teoretycznie chlebki mogę wozić. No ale do Malmo, do Jobkoping będzie problem, bo tu bym musiał jakoś tor tak zawinąć, żeby wjechać na stację. To jest trochę dupiaty kąt, tak wam powiem. I jakbym ja sobie tak chciał, najlepiej by było tak zrobić, nie? Tylko że to jest za duża krzywizna, no bo to jest taki zakręt mocno tramwajowy już teraz. Znaczy łuk, więc tutaj to tak się nie uda. Mam pewien plan, ale nie, ja się boję. Zróbmy pociąg po pierwsze do Göteborga z tymi chlebkami. Może coś tutaj się ruszy też, tylko gdzie ja mam znowu zajezdnię najbliższą? Najbliższa zajezdnia, proszę państwa, jest tutaj. No to biorę, to kupuję pociąg. Czy ja, ale ja sprawdzę, czy ja na pewno nie mam tutaj już jakiegoś pociągu odpalonego stąd. Nie, tylko linia ze stalą przyjeżdża. Tak, tylko i wyłącznie. Dobrze. Dobrze. Więc można chlebki wozić. A w ogóle, czy tu czasem stali nie ma za dużo? Nie, składowanych chlebków jest dużo. A na linii piątej nie ma nic, bo tu w mieście już więcej nie potrzebują, albo co? Dobra, zróbmy tutaj pociąg jednak do Göteborga z tymi chlebkami. Kup pociągi. Teraz tak, na co mnie stać? Ja bym chyba z tego skorzystał. On 90 na godzinę zasuwa. Nie jest najgorzej. Ten 100 na godzinę, ale jest dwa razy droższy, więc chyba skorzystamy sobie z tego. Chociaż widzę, że ja zarabiam generalnie, nawet w miarę. Więc nie jest najgorzej. Ja bym jeszcze popracował zaraz nad pociągiem pasażerskim, żeby zrobić jakieś autobusy tu w Jobkoping i w Göteborgu. Ale to zaraz. Cysterna w ogóle jest? Ropa naftowa, nafta, paliwo? Tu mam takie rzeczy na tej mapie. Dobrze, ja bym potrzebował do chlebków pewnie, co, wagon towarowy ten właśnie, tak, na żywność jest, dobrze. Alternatyw innych za bardzo nie ma. Tylko to, żywność wpłynie też za bardzo nie. Dobrze, czyli wagon towarowy. Ten pociąg jakoś strasznie długi nie będzie. Damy mu tutaj 6, 7, nie wiem, 8 wagonów. Brak, za mało pieniędzy. No dobra, no to 7 wagonów w takim razie. Brak, szary, wielka szkoda. No dobra, walcie się. W razie czego mogę więcej pieniędzy chyba jeszcze pożyczyć troszeczkę. Jeszcze mogę... O, okej, 100 tysięcy. No to mamy już Lipton trochę, bo koniec pieniędzy taki totalny, no ale hej, jeszcze nie aż tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Także weźmiemy sobie nową linię stąd. Malmo Dolne Miasto. Do pełna, panie koleżko. No i następna stacja to ten nieszczęsny tutaj Göteborg. No, na stację to pasażerską, kurde, balans też mogę wozić, czyli to też miał ktoś rację, że zbudowałem dworzec towarowy i pasażerski, a przeca mogę tylko na pasażerski. Ach, no nic, dobra, no to tyle, panie Ciapciąg. Czy oczekiwanie na wolną trasę, czemuż tak? Powiedz, że tu nie ma semafor. Nie, no jest semafor, czemu nie jedziesz? Przecież możesz pojechać, a nie, nie możesz, dobrze. Ale tędy mógłbyś pojechać pierwszym torem. Mógłbyś, czy nie mógłbyś? Czemu...
Ty tutaj czekasz, rozumiem, na stal, tak? W tym miejscu. Czyli więcej chlebków musimy mieć wywożonych, czyli jak ten pociąg zacznie kursować, to, to powinno być więcej stali i to nie będzie tak stało tutaj wszystko. Ej, ale pompuję sobie tędy bokiem pojechać. Tutaj ma rozjazd. Wyjechać z zajezdni, pojechać w lewo. Tu, tym torem i potem z powrotem na ten tor tamten, no czyż można? Na, przecież nawet tędy mógłby sobie pojechać. Myślałem, że tu tor jest ślepy, że tam nie ma toru na końcu, ale jest jednak, nie widzę go tak. Czemu stoisz, panie? Kurcze. Przecież masz przejazd tędy. Pliska. Czemu nie jedziesz? To wszystko przez ten semafor. Ja go stąd... Nie mogę, nie stać mnie na usunięcie semafora, no kurcze. Minus 300... Kurde. Minus 200... O, halo ruszył. Aha, bo tamten stal pojechała, no dobrze. No dobrze, stal pojechała, ten ciapciąg ruszył. Ja w ogóle mam... Zabawne jest trochę to, że mam wszędzie trakcję, sieć trakcyjną. I parowozy dalej jeżdżą. Czy ja mam w ogóle jakiś elektrowóz do wyboru? Nawet nie zwracałem chyba uwagi. Nie. Chyba, że to jest... Chyba, że to jest zajezdnia, tylko taka... Zaraz. Nie, no to jest zajezdnia zelektryfikowana, dobrze? Czy jest, wchodzi drut do środka? Wchodzi drut do środka, no to... Nie mam jeszcze elektrowozów, a zbudowałem pełno torów z siecią trakcyjną. To się nazywa myślenie przyszłościowe. Dużo pociągów tu jedzie. Tu jedzie węgiel, ruda żelaza, tutaj pojechał teraz po chlebki i tutaj wiezie stal. Także fajnie. I widzę, że jest... Już chyba coś zatrybiło, bo pojawiło się tu więcej węgla na pewno, a tu już chlebki. I nawet fajna muza leci. Teraz. Podoba mi się. Chlebki, kurcze, jakby się pojawiły rzeczywiście. To wystarto tak. O, ale spada. 2, 4, 18. Ło, jak... Halo, nie spadł. Weź, hamuj. Bo nie ma stali. A jak tam stal tutaj w hucie? No jeszcze jak... No nie, no nie ma za bardzo. 14 sztuk. Dobra, dajmy ten tryb turbo. Zobaczmy, co się stanie. Mamy 800 tysięcy, 500 tysięcy. Coś tam chyba zarabia czasem nawet. To jest całkiem miłe. Jest serio fajna muzyczka. Kurczę, zastanawiam się jeszcze nad jednym... Ej, ja zarabiam pieniądze, mam 2 miliony ponad teraz. Wow! Ja może by tak zrobić autobusy w Jobkoping i w Göteborgu i zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Później to te osobówki, tak zrobię. Dobra, uwaga. Uwaga, szybki temat, tutaj autobusy, tramwaje czy coś tam. Nawet chyba bym się na tramwaje tutaj szarpnął. Serio mi się ta muzyka. Zupełnie poważnie mówię, że mają fajną muzykę w tej grze. Możliwe, że to już kiedyś leciało, a nie wsłuchałem się, albo co. Tu sobie postawimy ładną zajezdnię. Tak, tutaj na uboczu, żeby tu jeszcze się domek jakiś mógł zbudować w tym miejscu, jakby ktoś chciał. Jakby ktoś chciał, potrzebował. A tutaj sobie zrobimy ładną zajezdnię. Dużą taką. Mogę? Zmieści się tu duża? O! Ja! Zmieści się! A czy to jest tram... Tak, tory tramwajowe elektryczne, proszę. O! Myk. Trochę się ckałem, czy się nie zburzy, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. To w ogóle chlebki mają jakiś zasięg w miarę taki, to są same komercyjne, to akurat jesteśmy idealnie w miejscu, idealnie ten dworzec jest w miejscu, gdzie są komercyjne budynki. Ten można by w ogóle zburzyć w cholerę, bo jest niepotrzebny za bardzo. Cześć, se zbudowałem, no bo miałem, nie wiem, stać mnie było czy coś. No to hej, czemu nie? Dobra, i teraz tak, modyfikowanie dróg. Dodajemy tutaj teraz tory tramwajowe. Nasz tramwaj będzie sobie tutaj jechał potem na górę. Może nie tamtędy, tylko jakoś tędy później. Tak. No i muzyczka się skończyła. I tam boczkiem też, tylko tu jeszcze nie ma później kawałka drogi też taki. Tak, tory tramwajowe z trakcją. Trakcja może być przepaństwa, nawet konna. Może być, kurczę, parowa, może być spalinowa. Trakcja to tylko typ trakcji. Trakcja elektryczna tutaj akurat, sieć trakcyjna. Kurde, balans. Dobrze, tu.
To będzie długi tramwaj, duże to miasto jest dosyć. Już słyszę te dolary, kurde, jakie będą wpływały na konto zaraz. Dobrze, teraz może te przystanki jakieś by tu można było poustawiać, jak tak, tak żeby było dobrze. Tylko tu mi się nie zmieści żaden, to fajnie. Tu w ogóle taką boczną drogą pojechałem, nie wiem. Nie, jak już tak jest, niech będą i boczną drogą jeździły. Tu będzie trochę blisko ten przystanek, także damy pierwszy tutaj. Tutaj drugi z tej strony. Potem tutaj ten. Tu. Na tym zakręcie, bo możliwe, że tu się ktoś pobuduje kiedyś, to tu sobie jeszcze zrobimy jakieś tam przystaneczki. Tu sobie zrobimy przystaneczki. A tutaj takie dwa. No i, no i fajnie. I teraz kupujemy pojazdy, tramwaje. Tu mamy taki tramwaj, to już miałem go chyba ostatnio. Na poprzedniej misji. Kup z lekkim lagiem, ale udało się kupić. Kupię sobie cztery takie. Mam nadzieję, że nie przesadzę troszeczkę tutaj z tym. One są tanie, kurde. Te tramwaje to jest fajny motyw, one są tanie i też zarabiają, no. Nie jest tak jak w OpenTTD na przykład, że te tramwaje i autobusy to właściwie był tylko taki dodatek. Jakby się komuś bardzo nudziło, to może sobie zrobić, ale nie zarabiało to za bardzo jakoś. Kokosy to były z pociągów, dobra. Wybierz linie wszystkie, nowa linia, jedziemy tak stąd. Pierwsza linia to jedziemy do góry. Tu. 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 I tu. I tyle. I sześć przystanków, siódmy tam z powrotem. I pojechali. Teraz tak, jeszcze więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. Wybierzemy linię. Nowa linia, tu i teraz idziemy sobie w dół, czyli tak, 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 tak. I to wszystko. No. Göteborg, Mianka, też sześć tych i pojechali wszyscy. Bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Zaróbcie mi tu pieniądze, żebyśmy mieli pieniądze, żebyśmy mogli kupować więcej rzeczy, żeby więcej pieniędzy. Porozjeżdżali się. Damy tutaj tryb turbo na chwilkę, zobaczymy jak to tam ruszy, czy już się tutaj jacyś ludzie pojawią na przystankach gdzieś, czy są zainteresowani. O, tutaj ktoś, halo, witam, jedna osoba. Co tam, jak tam? Nie mogę go kliknąć, musiałbym go tak znaleźć tam na tym przystanku, nie chcę mi się aż tak... O, przepraszam, zadzwoniłem komuś do domu. Dobra, zobaczmy, gdzie ty tu stoisz, tak? Ty jedziesz do domu przez linię numer 7, a gdzie ty mieszkasz? Gdzie ty mieszkasz, facet? Gdzie jest twój dom? Kaje twoja chałupa? Powiedz, że tu. Ty jedziesz do tego domu, stąd, tramwajem. Może lubi tramwaje i chce sobie pojechać dookoła przez miasto tramwajem, bo hej, czemu nie? Też bym w sumie możliwe, że tak robi, jakbym miał tramwaje, jakbym był młodszy czy coś, aby się dopiero pierwsze tramwaje pojawiły w mieście. W sumie nie dziwię się, dobra. Ważne, żeby za bilet zapłacił, reszta mnie nie obchodzi. Okej. Jeszcze teraz w Jobkoping. Tu widzę, że te tramwaje możliwe, że rzeczywiście będą sobie zarabiały. 12 pasażerów tu czeka. Wow! I tutaj teraz się powinien zwiększyć też trochę ruch na tym, na tutaj pasażerskiej linii. Widzę, że do Göteborga jeszcze żadne chlebki nie dojechały. Chyba jadą. Jadą, chlebki jadą, kurde jadą w końcu, pierwsze chlebki. Stali jest dużo. Dobra, dawaj pociąg ze stalą drugi. Drugi pociąg ze stalą. Tutaj też sobie weźmiemy tę lokomotywkę. Mam pieniądze. Mam pieniądze, to jest bardzo fajne. Platformę ze słupkami. Słupkami, nie wiem, 5 tych wagonów wziąłem. Kupiłem, mogę jeszcze pożyczyć. O, maksymalny kredyt 30,4 miliona? Czemu takie dziwne rzeczy? Ale kupię sobie jeszcze, o, jeden wagon, no dawaj im pieniędzy więcej. Jeszcze wagonik jeden bym chciał. Ten właśnie przyjechał się załadować, ale już pojechał, bo już jest pełny. Także dwa pociągi to nie będzie jakaś tutaj specjalna przesada z tego co widzę. O, mamy... Nie, co ja kupiłem? Nie kupiłem, dobrze, platforma ze słupkami. 103 metry, dobrze. I ty pan jedziesz na linię numer... na linię numer... 4? Chyba 4. 4 czy kurczę ile? Tutaj jest żywność. To jest linia 6, czyli na linię 4. Tak, bo tak, linia 4, dawaj.
tu jest dużo chlebków, czyli więcej by się przydało tutaj samochodów, więcej benzów, które by woziły tej chlebuśki. Cztery jeszcze sobie kupimy. Wybierzemy linię 5. Niech wożą, bo widzę, że się przydadzą chlebki tutaj w Malmo, więcej chlebków. Zaraz by nie mieli 100% kurczę zapotrzebowania, znaczy 100% żywności dowiezionej. No, to jakoś powiem wam, że to się zaczyna rozkręcać. Zaraz się możemy zająć tutaj magazynem, który trzeba zbudować. Tylko, że to może i tak w następnym odcinku, powiedzmy. Teraz dopracujmy chociaż te autobusy, te tramwaje mamy w Göteborgu, to teraz jeszcze można by było jobcoping zrobić. I zawsze to będzie coś. I zostałem w samolot? Halo, bo zlagowało coś. Ło matko bosko! Nie. 3 miliony za lotnisko? Ale mogę zrobić lotnisko, tylko że to jest mała mapa, to nie wiem, czy to jest... Ja pierniczę, ile wągla. Chopie, stoś... Kurde! To ty z tym wąglem jeździsz, panie kolego? Drugi pociąg z wąglem trzeba. Koniecznie, bo z węgla jest najwięcej forsy. No, pociąg z węglem musi być koniecznie drugi zaraz. Koniecznie, tam jest cały węgiel tego świata po prostu na mnie czeka. Wymagania z... No właśnie. Węgla jest mało, czyli koniecznie drugi pociąg trzeba zrobić. Puść go... Kurczę, czemu tu wy tak dziwnie... Ty po ten stal tam pojechałeś. Tu mam dopiero sen. Czemu tu nie ma semafor? Proszę mi tu semafor. O. Ciuch. Ten przyjechał z wąglem. Mogę sobie mu więcej wagonów dowalić. Milion zarobił. Kurde, to ja rozumiem. Ej, chodź do zajezdni, no. Chodź do zajezdni, damy ci wagoniki. Bo mi się wydaje, że sobie dasz radę pociągnąć to wszystko. Drugiego pociągu chwilowo nie kupię, bo mnie nie stać za bardzo. 160 metrów, tak? Czyli dowalimy ci tutaj wagony otwarte. Chyba, że lokomotywę lepszą ci dać. No ta jest trochę mocniejsza. No ale kosztuje dużo pieniędzy. Damy, dobra, dawaj. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Dasz radę. Wybierz linię teraz, która to linia była. Która to linia była do tego, po ten wągiel tutaj. Szybko, szybciej. Węgla trzeba. Linia numer 3. Dawaj. Jedź. Jedź, mój pociągu. Tryb turbo sobie włączymy, żeby nie... pojechał, dobrze, pojechał pierwszym, bardzo ładnie, dwa tory zajęte, pojechał trzecim, elegancko, tak to powinno właśnie, kurczę, wyglądać. No, jednak nie zatrzymał się, ale już jedzie. Jaki ty byłeś długi? 152 metry, no to powinien się pomieścić. Wiem, że można robić dłuższe pociągi, ale się będą wolniej rozładowywały, to raz, a dwa, że będą mi zawadzały gdzieś tam, na rozjeździe mi będzie gdzieś stał. Zakorkuje mi wszystko. Poczekamy sobie chwilę na pieniądze, poobserwujemy, jak tutaj jedzie na przykład sobie teraz ten... te chlebki, jak sobie jadą. Może damy nawet taki, o. Normalny tryb kamery. Nawet sobie miniaturkę, kurczę, gdzieś zrobię tutaj zaraz, jak będzie jakoś ładnie, żeby było, że chlebki już ciągiem dowożę. Ta sieć trakcyjna jest taka trochę, no. Ale tu przez las może, jak ładnie sobie przejedziemy. O, to tutaj gdzieś będzie zaraz, nie? Ładny taki moment, ta miniaturka. Muszę tylko zapisać, 19 minuta. No. Przecież zaraz będziemy mijać z innym pociągiem, kurczę, pasażerskim. To w ogóle będą atrakcje. Patrzcie państwo, jedzie. Jedzie. No, elegancko się minęli. Kurczę, taki ruch, to ja rozumiem. Dawaj szybciej. Szybciej. Dowieź chlebki. Tu widzę, że pasażerów jest dość sporo i zdecydowanie musielibyśmy wagoniki dokupić do tego pociągu pasażerskiego. Pokażcie mi, no, ile on tutaj zarabia. Jesteś pełny, tak. 33 osoby. Tutaj jest mniej, bo tu jest 29. Ile ty zarobisz? 130 tysięcy. No zawsze coś. Zawsze coś. Kurde, dobra, dawaj. Robimy w jobcopingu tramwaje też. Tramwaje są fajne. Chyba, że autobusy. Nie wiem, jakie mam autobusy do wyboru, ale zróbmy tutaj też tramwaje, tramwaje są fajne. Może, nie wiem, kurczę, tutaj gdzieś zrobimy tak, o, to zajezdnia zaraz przy czymś domu, nie widzę problemu. Może tam będzie trochę hałasowało. No i tu musimy zrobić zwykły przystanek,
Gdzie mam pauzy? Jak tu ludzie wyszli teraz stąd? I ta gra jest fajna, kurczę. Ludzie są na tym, wychodzą z pociągu i wszystko. Samochody jeżdżą po ulicach, kurczę. Podoba mi się. I ładna jest. Dobra, tory tramwajowe. Teraz by trzeba było porobić. To było tędy, tak. Myk. Będzie stromy podjazd pod ten dworzec. Znaczy pod ta kympa tutaj. Taka będzie zryta linia, ale no cóż, zawsze coś. I przystanki, halo. Przystanki pasażerskie. Czy tu mi się gdzieś zmieści w ogóle przed tym? No właśnie nie. No to kurczę, tutaj można by. To jest, nie, dworzec osobowy jest tutaj, pasażerski. Czyli tu zrobimy, zdecydowanie tutaj przystanki będą najbliżej. To wtedy ta linia nie musi iść tak, kurczę, tylko może iść tutaj. Stąd wywalimy. Mogę ją w ogóle wykolegować stąd? O. No, bo tam nie potrzebuję linii tramwajowej teraz zupełnie. Będzie wyglądała tylko brzydko. Prawie jak ja. Dobra, tutaj jest jeszcze tak. Tu mamy tak, pierwszy przystanek tutaj, zamiast zajezdni niestety takie, no ale trudno. Tu. Będą trochę częściej, może nawet zbyt często teraz je stawiam, no ale... To miasto jest chyba kapkę mniejsze niż... Już jest bardziej zbite takie. I żyje, tu jest ludzi, kur, dawaj pociągi pasażerskie, dawaj, szybciej. Rób coś, bo nuda. Kup tramwaje. Raz, dwa, trzy, cztery. Wystarczą cztery. Tam jakoś wystarczały. Linia, nowa linia, dawaj, szybko. Tutaj. Tu. I tu. O, jeden przystanek nie jest na tej linii, no i dobrze. No i dobra, i następne tutaj ten, kurde. Linia jest okej już. Nowe tramwaje. Raz, dwa, trzy, cztery. Wybierz linię. Nowa linia, zamknij mi to. Jedziemy też, to tak, może tak. Tamte pojechały w tamtą stronę, to zrobimy trochę inaczej. Zrobimy tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty tutaj. No. I pojechali. No i dobrze. No i dobrze. No i mamy linię tramwajową. Gdzie jest pasażerski ciopciąg? Czy to jesteś ty? To jesteś ty. Ty jeździsz tylko 60 na godzinę. My ciebie chyba zaraz zmodernizujemy, tylko nie mam za co. To jest trochę przykre. Może jak węgiel dojedzie. Kurde, tego wungla jej, matko boska. Nie mam pieniędzy, muszę kupić dwa pociągi. Albo do pasażerskiego... elektrowóz. No i wagon. Ciekawe, ile kosztuje taki elektrowóz tutaj. Pewnie jakieś 5 milionów. Założę się, 5 milionów będzie kosztował. Ty spieprzasz do zajezdni, bo chociaż ci wagoniki dokupimy. Ty jedziesz do zajezdni. Pokażcie mi ten ciopciąg nowy. 3 miliony, ale 75 na godzinę tylko zasuwa, tylko ma dużo mocy. Możemy go na węgiel puścić potem, bo generalnie to ja bym kupił ten parowóz. A może być to, tylko że to jest wolniejsze właśnie, to jest trochę przykre. I ten chyba wagon dostałem nowy. Dönerbüsch. Nie wiem. Jakoś tak. 33 tysiące mam, no to se kupiłem wagony. Kurde, ale wagonów kupiłem, ja pierniczy, ale żem kupił, ale kur, wszystkie wagony kupiłem. Jeszcze tu są boczniaki, 60 na godzinę, minus 200, no dobra. Poczekamy, może zaraz będzie forsa może. Coś przyjedzie, liczę na to, że coś gdzieś przyjedzie i będę miał pieniądze. Węgiel mógłby przyjechać, bo za niego jest milion. Albo nawet lepiej, bo teraz mam więcej wagonów, to będzie z 1,5 miliona, kurczę. Minus 600 tysięcy, no musi tak być, musi tak wyglądać. Ja i ekonomia tutaj, jedzie sobie ruda żelaza, to może z tego będzie hajs. Co, jak to wygląda tutaj? Gdzie jest węgiel? Jedzie chyba węgiel, dobrze, jedzie węgiel, zaraz będzie forsa. To od razu wydam. Węgiel i znowu przyjeżdżają razem, węgiel z tym. 1,5 miliona, och kurczę, ładnie. Dawaj mi wagony. Jak to, ile to kosztowało? Ja pierniczę. Wybierz linię numer, nie wiem, jeden? Jeden, chyba tak. Ale czy na pewno? Czy tu jest linia numer jeden? Tak, dobrze. Jaki ruch!
Jaki tu jest ruch między tymi miastami? Jaki tu jest ruch, kurde! W którym roku były drogi asfaltowe między miastami? Jakoś tak było, był także dupło i nagle wszystkie drogi były asfaltowe już. Albo dlatego tak... zaraz. Może dlatego, że ja chwilę tu pociągu nie miałem, bo czekałem na pieniądze. Mam nadzieję, że nie dupło za bardzo i zaraz tu będzie... No nie jest już 24, niby cały czas. Niestety tylko 60 na godzinę będzie jeździć, ale co ja mogę zrobić? Kurczę, tego węgla muszę więcej stąd wywozić. Kurde, 260, ja pierniczę. Ten pociąg jeden nie da rady tutaj i on jest za wolny trochę i za mało ma mocy. Tu ten elektrowóz by się, myślę, fajnie spisał. Tylko, że musiałbym na niego pozbierać dużo pieniędzy. Może by ten magazyn w międzyczasie zrobić. W ogóle nie czytałem tego. Sytuacja w Europie staje się niekomfortowa, gmatwa się układ niepewny. Nie, czytałem chyba ostatnio. Musi być gotowe zapasy produktów spożywczych. No, czyli tutaj, a potem tu chyba chlebki dowozić też. Także ten... Musielibyśmy tutaj wozić materiały budowlane. Można by to zrobić, ale nie, no dobra. Wiem, że w następnym tu by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Poczekam sobie teraz na trochę pieniędzy. Możliwe, że w następnym odcinku zaczniemy od kupna pociągu z węglem. Jakby tutaj woził ten cały węgiel, który tam jest. No i coś z tym magazynem na żywność. Także dziękuję za oglądanie. Było na tyle dzisiaj. Z wami był Walkis. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Żegnam się pięknie, ślicznie. Wszyscy umrzemy.